Hej, z tej strony Bella, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie tym oto pięknym deckiem. Tak mi się wydaje, że kiedyś nim grałam, ale chyba nie poszło mi zbyt dobrze. A powiem wam tak szczerze, że rano zagrałam gdzieś tak około 5-6 walk i wszystkie wygrałam tym właśnie deckiem, więc postanowiłam, że okej, skoro mi tak dobrze idzie, to nagram taki odcinek z tym oto deckiem. Mam nadzieję, że nie będzie klątwy, która pojawia się na każdym odcinku, który chcę nagrać. Serio, bo jak tylko sobie gram poza odcinkiem, idzie mi fantastycznie. Ale kiedy przychodzi moment, w którym to siadam sobie na fotelu, włączam nagrywanie, nagle pierwsza przegrana, druga przegrana, dziesiąta przegrana i tak w kółko. Potem wyłączam nagrywanie i co? I nagle arena idzie plus 100 pucharków do góry. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Czy ja po prostu nagrywam o takiej dziwnej porze? Teraz jest akurat 10 godzina i nagrywam dla was odcinek. Czy o co kurde tutaj chodzi? Ale dobra, długo już gadam, bo prawie minutę. A wiem, że nie lubicie chyba mojego gadania. Ale dobra, nieważne. Otworzymy sobie skrzynkę. Powiem wam, że wczoraj dropnęłam tego Megalite'a. Wtedy go otworzymy, to znaczy wiecie, będziemy go trzymać dotąd, dopóki nie wyjdzie ta nowa karta, tak? Żebyśmy sobie właśnie na nią polowali i kiedyś tam ją wymaksowali, więc muszę chyba sobie zobaczyć na Stats Royale. Ile mamy w ogóle skrzynek? Tak samo nie otwieram, bo kupiłam wczoraj pasa. I też nie otwieram tych skrzynek, bo też czekam, aż pojawi się nowa karta. Ale żeby już tak nie gadać, bo już druga minuta leci, to zaczynamy walkę. Okej, trzymajcie za mnie standardowo kciuki, bo może się wydarzyć tutaj wszystko. Ja na ogół, jak mam takie właśnie ułożenie kart niezbyt sprzyjające, to generalnie zaczynam bandytką. I dokładam do niej bacy, ale w tym przypadku chyba zrobię jednak wyjątek. No to powiem wam, że już popełniłam błąd. Już popełniłam błąd, ale mam nadzieję, że... Nie, po co ten zap? Po co ten zap, kobieto? Po co ten zap? Dobra, teraz robimy wielkie combo. Miner, MK i bacy. Czy on tutaj ma zap? Ma zapa. I ma też nieszczęsną minipekkę. Nie lubię grać na minipekkę. Serio, serio, serio. Najlepsze w bandytce jest to, że jak ona uderza pierwszy raz, to ona ją po prostu przeciwnik nie jest w stanie uszkodzić, prawda? Dopiero drugi atak, który na nią wykona, zabiera jej HP. I to jest naprawdę bardzo denerwujące, jeżeli gracie przeciwko bandytce, tak? Bo jeżeli gracie bandytką, to jest ok, ale jeżeli przeciwko, to już jest nie ok. I teraz nie wiem, czy zacząć sobie... Dobra, zaczniemy sobie elektro. Tylko nie wiem, czy on teraz wyrzuci. Kurde, mogłam poczekać 3 sekundy. Mogłam poczekać 3 sekundy, ale dobra, nieważne. O, cholercia. Jejku, dlaczego ja użyłam tego zapa? Dlaczego ja użyłam tego... Ale dobra, dobra, może jakoś z tego wybrniemy jeszcze. Jeszcze nie wszystko jest stracone. Oh my god, on też, kurczę ma. Proszę, nie uderz. A, uderzył. Dobra, powiem wam, przegrywamy tylko dlatego, że chyba moje ułożenie kart i moja gra nie sprzyja mi. Ale standardowo nie poddajemy się. No i pewnie on postawi mini pekkę, nie? A mini... Nie, błagam. Błagam. Dajmy zapa. Mogłam wstrzymać tego zapa jednak na coś innego. Dobra, coś już się kurczę dzieje. Nie, to będzie pierwsza przegrana. Dlaczego kurde? Nie. Dajcie mi znać, czy gracie takim podobnym na przykład deckiem, czy coś. Powiem wam, że no nie wyszło nam to jakoś wspaniale, ale mam nadzieję, że druga walka będzie na plus. Na plus, bo tak sobie przyjęłam, żeby chociaż dwie
walki wygrywać na odcinku. Naprawdę, minus 23 pucharki! Ile mamy w tym momencie? O nie, 5199. Dobra, lecimy dalej. Trzymajcie za mnie kciuki, proszę was. Gramy na jakiegoś Bradley'a. Bradley! Co ty robisz, Bradley? Okej, proszę nie mi zapap... Proszę nie mi zapap... Proszę. Okej. Jednak miał zapa. Powiem wam, że w tym deku dużą rolę odgrywają batsy, naprawdę. I jak ktoś nie ma zapa, to wieża może zostać zjedzona w kilka sekund. Tak jest. Musimy uważać na Goblin Gang. Musimy uważać na te bestiki małe. On na pewno będzie chciał mi ten... Zaryzykuję i wypuszczę loga w ciemno. Ajajajajajaj. Dobra, lecimy z... Nie! Kurde, skupiły się jednak. Aj, myślałam, że się jednak nie skupią te moje... te jego raczej minionki, ale no niestety nie udało się i chyba to znowu przegramy. Czy postawi teraz Goblin Gang? Nie. Proszę, dawaj MK. Nie jest źle, możemy to ubić jeszcze tymi naszymi, naszym minerem, nie? Tylko musimy po prostu grać uważnie i rozważnie. Goblin Gang, dobra, to wywalimy to w ten sposób. Chociaż w sumie niepotrzebnie, ale już mamy wieżę ubitą jego. No on też nam ubije, no ale jakieś straty musimy ponieść. I musimy teraz uważać. Musimy uważać na Royal Gianta i te minionki nieszczęsne. Więc lecimy już. Oki. Zrobimy sobie coś takiego. Pięknie. Patrzcie, jakie robię combo. I na pewno on zostanie bez niczego. Też dajemy zapa. Dajemy! Pięknie. On teraz właśnie użył zapa na moje batsy i mój Inferno Dragon zjadł mu tą wieżę. Więc wygraliśmy na 100%. Zostało 22 sekundy. Raczej już nam nie zaszkodzi ten typek. Popełniłam znowu błąd, ale to jest standard. Popełnianie błędów to jest standard u mnie. Ale tak jak mówię, już wygraliśmy, więc nie ma co się przejmować. 5, 4, 3, 2, 1 i wygraliśmy drugą walkę. Więc lecimy z kolejną. Powiem wam, ten deck jest dobry, tylko jak wam się czasami źle karty ułożą, to jest przypał, nie? To jest przypał, tak jak w poprzedniej walce nam się tak kompletnie nam się karty nie układały, przez co właśnie przegraliśmy. Już nawet nie będę poruszać kwestii mojego grania, nie? Dobra, wydaje mi się, że gramy tutaj na Hoga 2-6, tak mi się wydaje. I myślę, że mamy jakieś kurcze szanse. Ho, Bomb Tower ma. No dobra, ale zobaczcie sobie, jak tam MK pięknie obija. Pięknie. Jeżeli chodzi o Hogi, to ten deck jest naprawdę sztosem. Serio wam mówię, jest naprawdę kozacki i dobry. Teraz musimy przykuć uwagę. A, no i nie udało nam się, ale mamy jeszcze loga. Dobra, może to nie wyszło jakoś super, ta moja obrona. Ale dobra. Znowu mówię dobra. Nieważne. 990 HP na jego wieży. I jesteśmy naprawdę w dobrej sytuacji. Chyba zrobimy sobie takie combo, że rzucimy minera, dodamy batsy. No. Wydaje mi się, że on tutaj nie ma... nie ma Fireballa. Tak mi się coś kurcze wydaje. Ale no nie jestem
Nie jestem do końca pewna. Aaaa, mogłam poczekać! Mogłam poczekać z tym MK, bo zaskoczył mnie, bo poleciał na drugą stronę, ale zobaczcie sobie, co on w ogóle robi, co on w ogóle robi. Dziwnie jakoś gra, ale plus dla mnie, nie? Plus dla mnie, kurde, nie mogę się wysłowić. Ale okej, nieważne, minuta została do końca. Więc myślę, że możemy tak grać na spokojnie. Trochę na spokojnie musimy grać, bo jak zagramy agresywnie, to możemy to jeszcze przegrać, nie? Wiele razy tak właśnie miałam, że kurczę się przegrało z własnej głupoty. Dawaj tego hoga. Okej. Dajemy zapa. Tutaj. Kurde, ta śnieżka strasznie wkurza, nie? Musimy teraz dać loga. Dajemy elektro i zobaczymy. Teraz spróbujemy go tam na trójeczkę troszkę obić. Zazapujemy. Aj. Dawaj, 3, 2, 1. 1. O, 79 HP zostało na jego wieży. Ale co? Wygraliśmy dwie walki, jedną przegraliśmy, więc chyba jest dobrze, nie? Dajcie znać, co sądzicie o tym deku, bo mi się nim dobrze gra. Wiadomo, czasami się coś nie uda. Ale nie ma co się poddawać, więc na razie będę grała tym deckiem. Jeszcze nie wiem, jak się będzie grało na lawę, ale powinno się grać nawet łatwo, bo mamy tutaj elektro, mamy Inferno Dragona, mamy Batsy, mamy Zapa. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. I ja się mogę z Wami już na spokojnie żegnać. Dobra, ta końcówka totalnie zryta, ale nieważne. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!